Nawigacja w grach, czyli sztuka prowadzenia gracza. Co to znaczy? Czy chodzi o to, żeby mieć wszędzie żółte strzałeczki, w którą stronę gracz ma iść, czy musi mieć wszędzie neony, które wskazują, że tędy droga, czy potrzebuje koło siebie jakiegoś ziomeczka, który cały czas mu truje dupę i mówi, że a może spróbuj tego, a, hmm, ciekawy, po co jest ta drabina, mmm, ha, nie lubimy takiego czegoś, nie Nie lubimy jak gry nam jakoś tak bardzo bezpośrednio, prawie że tą, tą trzecią ścianę, tak się mówi, tak, próbują zburzyć między graczem a, a, a grom i... Dla mnie to jest słabe i tryb detek detektywistyczny, tak, wchodzisz w tryb det detektywistyczny, skanujesz otoczenie i wszystko widzisz. <słuch> Lubisz, gdy gry za rączkę prowadzą, a ja nie. A ja nie i nie chciałbym, żeby mnie gry tak dosłownie za rączkę prowadziły. Lubię, jak mi, wiecie, gra kopnie, nie? Kopnie w dupę i mi w jakiś sposób wskaże, w którą stronę mam iść. I mam dwa przykłady z gier Soulsowych, które my graliśmy. I to dosłownie z moich gameplayów. <słuch> Pierwszym z nich... Jest Lice of Pi, i czasem, czasem przypominam ten, ten, przypadek. W momencie, kiedy dochodzimy mm, przed biskupem w stronę Alidoro, jest taki bardzo mały, tutaj przebiegnę szybko na tym, na tym filmiku z tego, co pamiętam, jest taki mały korytarzyk, który jest świetnie pokazany światłem. Gra ci światłem wskazuje, tym jak samo otoczenie jest oświetlone, gdzie masz iść, gdzie chcesz żebyś szedł, więc... Chuj, jebać, jebać was. Nie podjęcie... O, i tu mamy pauzę. Jesteśmy na Załóżmy, że tego gościa nie ma. Ten, ten typ jest martwy, nie mówi o sobie, tylko mówię o tym mobie. I jestem w tym pokoju, prawda? Gra mi, gdzie pokazuje światło. Tutaj nie? Widzisz, że jest światło i jest przejście dalej. I twój mózg mówi: Okej, okay, to chyba tu muszę iść, prawda? Teoretycznie nie. Znaczy, praktycznie też nie. To miejsce możesz całkowicie ominąć. Prawdziwe miejsce, gdzie powinieneś iść, żeby rzeczywiście kontynuować swój gameplay. Jest tutaj, w tym miejscu, ale jest ciemne. W tym miejscu, jak jesteś, Graci w ogóle nie sugeruje, że powinienś iść w tą stronę tutaj, żeby progresować. Graci pokazuje, pójdź tam. I dopiero kiedy zjeżdżasz z powrotem tą windą, gdzieś będzie, gdzie ja zjadę, eee, no akurat tu się z mobem napierdala nie? <grym>, po zjechaniu. Dopier no, Panie, gdzie. O. Hello? Nie, nie widzi. Kurwa, akurat jest ścięte. Chujowo. Ale dopiero jak właśnie zejdziesz z tą windą na dół, tam po lewej stronie, patrząc z tej perspektywy po wyjściu z windy, wtedy widzisz światło w tamtym miejscu. I wtedy możesz tam iść i wtedy wiesz, że masz tam iść. Więc to jest ciągle ten sam korytarz, tylko zależnie od tego jak patrzysz, z którego miejsca patrzysz na ten pokój, to on ci inaczej wskazuje, gdzie jest twoje kolejne miejsce do eksploracji, nie? Kolejnym przykładem jest oczywiście Dark Souls 1, o którym bardzo często mówię. Ja bardzo lubię na tym. Eee, właśnie, bo będziemy grać Twighunderem. Ja na Twighunderze najbardziej lubię ciężki atak. I tutaj, w tym miejscu, które miejsce w tym, w tym, w tym, zonie, w tym na tej arenie najbardziej rzuca się w oczy. To tutaj, tu jest oświetlone, nie? Tu jest światło, tu jest po prostu coś, co twoją uwagę przykuwa. I nawet jeśli widzisz, że tu są drzwi, one są ciemne, nawet ci może przez głowę nie, przy, nie, nie, nie przejść, żeby tędy chcieć iść. I skacze na ciebie boss, musisz spierdalać. Przypominasz sobie, tu się świeciło, zobaczymy, co tam jest. Bo ciężki tak po prostu wbija. I tam właśnie biegniesz. Nie powiem, że nie. I tam właśnie biegniesz. Więc ja lubię w ten sposób grę poprowadzoną światłami, atmosferą, tym, z jakiego kąta patrzysz, z jakiego kadru patrzysz na dany zone. Więc dla mnie to jest dobre. Zobaczymy, co na ten, na ten temat nam powie plan gry w swoim filmie, który będzie dość długi. I pewnie będzie dość głęboki, jeśli chodzi o rozkminę tego. I taką mam nadzieję, bo być może, być może na pewno jest dużo więcej lepszych i ciekawych momentów, a czy tych sposobów prowadzenia gracza, niż ja pamiętam, niż ja mogę sobie teraz przypomnieć na sam początek, ne? W świecie gier wideo, gdzie każdy krok gracza jest starannie zaplanowany, a każdy zakręt ułożony według ściśle wyrafinowanej choreografii, istnieje pewna magia w grach, które potrafią subtelnie prowadzić gracza bez narzucania mu się zbyt mocno. Zapewne wielu z nas doświadczyło tych chwil, gdy grając samemu, czujemy się jak bohaterowie własnej opowieści, podążając swoją ścieżką, choć w rzeczywistości była ona ułożona przed nami przez samych twórców. Przygotowując się do materiału z Half-Life, zdałem sobie sprawę, że podczas rozgrywki, przez te całe 20 godzin ani razu nie poczułem się zagubiony. Zawsze wiedziałem, dokąd mam iść i jaki jest mój aktualny cel. Zacząłem się zastanawiać, jak twórcy to osiągnęli. Co sprawia, że czuje się tak pewnie w nawigacji? Przeglądając inne tytuły, zdałem sobie sprawę, że gra nie musi trzymać gracza za rękę, aby go zafascynować. Dlatego dziś skoncentrujemy się właśnie na analizie nawigacji w grach oraz poruszymy specjalne sztuczki stosowane przez twórców na graczach. Cześć, ja jestem Sebastian i witam was w Paradoksie Zenera. Dziś zapraszam Was do głębokiego zanurzenia się w świat gier, gdzie nawigacja staje się równie emocjonująca co sama rozgrywka. Zacznijmy jednak od samego. On no w ogóle dobrze to powiedział na samym początku, już nie chciałem mu przerywać tego intra ładnego, ale... To, 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 że gracz w pewnym momencie bardzo często gry sobie myśli, że ale zrobiłem tą grę, ale znalazłem szybko to przejście i tak dalej, nie? To jest, to jest takie coś, co, co gracz sobie myśli, że przechytrzył system, że rozwalił coś, co miało być nie do rozwalenia. Jednym z najlepszych chyba uczuć w grze jakiejkolwiek jest myśl, że zniszczyłeś coś, co twórcy myśleli, że będzie trudne na przykład, nie? Znajdziesz jakiś mega cheese na bossa, a później się okazuje, że no w sumie twórcy przemyśleli go i specjalnie go włożyli do gry. Ale ciesz się, żyj tym, tą swoją, tym hełpieniem się, tą, tym cieszeniem się, że rozwaliłeś grę, że gra po prostu została przez ciebie opluta i zdeptana. Tak dobrze się czułeś w tym momencie. Jakbyś wygrał jakąś walkę po prostu na jakimś fame MMA. <laughs> Znalazłem, zrobiłem, normalnie jakby ktoś inny grał, to chyba by na to nie wpadł. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest świetne uczucie, nie? Do początku. W epoce pionierów gier komputerowych, określanie celów i orientacja w wirtualnym świecie opierały się głównie na gołym tekście. Brakowało tam map czy ikon wskazujących kierunek. Zamiast tego, gracze musieli polegać na własnej wyobraźni, aby rozwiązać zagadki i przemieszczać się przez fabułę. W tej tekstowej rzeczywistości przygody ożywały dzięki wyobraźni gracza. Analogicznie, podobna zasada funkcjonuje przy czytaniu książek. Wraz z postępem technologicznym pojawiły się pierwsze próby wprowadzenia mechanik, mających ułatwić graczom orientację w wirtualnych przestrzeniach. Twórcy zaczęli implementować proste mapy, umożliwiające spojrzenie na świat z perspektywy lotu ptaka, oraz systemy współrzędnych wskazujących aktualną pozycję gracza na mapie świata. Podczas rozgrywki gracz mógł trafić na tajemnicze symbole lub cyfry wskazujące konkretne pozycje na mapie, jednak ich odczytanie i interpretacja stanowiły lekkie wyzwanie. Również interakcja z elementami świata, takie jak rozmowy z postaciami, umożliwiały uzyskanie konkretnych współrzędnych interesujących miejsc, co służyło zwiększeniu imersji. Niestety nie wszystkie gry natychmiast prowadziły tego typu systemy. Starsi gracze mogą pamiętać czasy, gdy używano ołówka i kart papieru do rysowania topografii terenu oraz zapisywania istotnych wskazówek. Ja nie, nie Czas aż tak. Możliwość poczucia się jak podróżnik poszukujący skarbu było całkiem niezapomniane, to jednak z czasem rezygnowanie z myszki na rzecz cyklicznego notowania informacji na kartce stawało się dosyć uciążliwe. Na szczęście, w miarę upływu czasów grach, zaczęły się pojawiać nowe systemy, które miały pomóc graczowi w orientacji. Twórcy sięgnęli po kompas, czyli podstawowe narzędzie używane do orientacji w terenie i zaimplementowali go bezpośrednio do gry. Dzięki temu gracz mógł precyzyjnie określić kierunek geograficzny, w którym zmierzał. Ówczesne tereny, na których rozwijała się rozgrywka, często były rozległe, a monotonna oprawa graficzna mogła łatwo zdezorientować gracza. Co... jeśli chodzi o otwarte światy, wiem, że bardzo wiele osób, pozdrawiam wszystkich ludologów, się bardzo jarają tym, że Dagger jest taki ogromny, nie? iż Daggerfall jest świetnym, świetną, świetnym Elder Scrollsem. Ja nigdy nie grałem Daggerfalla, ale zawsze jak go widziałem i widziałem jak mocno jest on otwarty, to te stare gry miały właśnie zony, które wyglądały tak jak tutaj na przykład, nie? Chociaż ten jest chyba z jakiegoś moda, jest uładniony tak naprawdę, więc nie do końca, ale, ale te zone były wszystkie bardzo, takie, bardzo podobne, wręcz bliźniaczo do siebie podobne. I tak jak ja narzekam w dzisiejszych czasach na przykład na niektóre gry, które nie są nawet otwartym światem, ale powiedzmy na takiego takie Lords of the Fallen, czy nawet w Wukongu narzekałem na ten lodowy, lodowy zone, gdzie mówiłem, że mam ileś tam zakrętów, każdy z nich bardzo często się jeszcze mocniej gdzieś tam rozwala na kolejne zakręty, ale żaden z nich nie ma żadnego punktu, który by mi jakąś uwagę przykuł, nie? że w tym, w tym miejscu, gdzie widzę jakieś rozwidlenie, i mam wybór iść albo w lewo, albo w prawo. Ja pójdę w prawo z myślą w głowie, że jak się kiedyś wrócę, to pójdę w lewo. Z tym, że po tym ani po lewej stronie, ani po prawej stronie nie było żadnego czegoś, co by mi jakoś mocno wpadło w oczy. Ani jakiegoś większego światła, ani jakiegoś, nie wiem, martwego, krwawego zwierzaka kurwa na ziemi, żebym sobie myślał, o, tam coś ciekawego musi być, nie? I. Podobnie było w tych starych grach, że tam po prostu wszędzie były identyczne drzewa, były kopiowane drzewa jedno koło drugiego, koło trzeciego, koło czwartego i mogłeś koło nich przechodzić i one w ogóle nie były charakterystyczne. Celem przejścia przez sezon było dosłownie przejście przez niego i tyle. Ehm, I to mi jakoś nie pasowało nigdy. Ja nigdy aż tak stare gry nie grałem. Pamiętam, że jak ja zaczynałem grać w tych latach 90., -tych wczesnych, bo tak rozległych gier nie było, a jeśli były, to ja w niej nie grałem. Ehm, ja grałem w takie gry jak, nie wiem, ehm, Metal Slug, jak Cosmo, jak Kapitan Pazur na przykład. Oczywiście później było jeszcze Diablo ehm, i w Diablo 2 na przykład, jak grałem pierwszy raz i w jedynkę w sumie też, no to wiedziałem. Nie miałem takiego optymalnego sposobu eksploracji map w Diablo, ale takim najbardziej podstawowym było to, żeby dojść do którejkolwiek części końcówki, części mapy i iść wzdłuż cały czas ściany, bo w końcu gdzieś trafisz po prostu. Nie? Ja wiem, że teraz są oczywiście jakieś super fajne sposoby, żeby pamiętać, że jak wyjdziesz stąd, to zawsze 90 stopni w lewo będziesz miał zakręt do orlicy, a nie do wyżyny. Nie do, nie do wyżyny, nie do tego, nie do kręgu kamiennego kręgu czy coś tam, jeśli robisz eksplorację tych tej wieży tam, gdzie jest Orlit, nie Orlica, kurwa tam, gdzie się dropi runy, nie przypomnę sobie, wiecie o czym mówię, nie? jak się grałeś w D2. To tam trzeba zawsze 90 stopni chyba w lewo, jeśli wchodzisz w dół, musisz jakoś tak, pojebana akcja generalnie, nie? Ale eksploracja była taka raczej prosta w tych grach, w której ja grałem i nie pamiętam gier oprócz takich jak Daggerfall, żeby było trudno, bo ja nie grałem w te moody, tak zwane. Moody to były właśnie te gry, o których mówiłem na samym początku, czyli gry tekstowe. I on z kolei, jak o tym mówił, to mi się przypomniało zwykłe Dungeons and Dragons. Jak grasz w DD, to bardzo dużą robotę, dobrą robotę musi zrobić też sam Dungeon Master. I ja się przyzwyczaiłem bardzo często, jak grałem z moim Dungeon Masterem, czy jednym, czy drugim, że jeśli wchodzimy w jakieś dziwne miejsce, a nawet nie, to on albo ona, zależy, z kim graliśmy jako DM, lub, lubili nas w chuja robić. I pierwsze co robiłem, wchodząc do jakiegoś dziwnego miejsca, pytałem, co widzę wokół siebie, czy coś przykuwa moją uwagę. Za każdym razem, co po prostu przejście z nowego pokoju, o to pytałem, bo wiem, że gdzieś jest kurwa pułapka, nie? Gdzieś <laughs> jest pułapka. <laughs> Więc no, czy czuję, że, czy czuję jakiś powiew powietrza i tak dalej. To były takie bardzo ważne rzeczy, które trzeba było zawsze zapytać. I to są rzeczy, które można też przenieść do gier komputerowych, nie? Jakiś taki dźwięk wiatru w jakimś miejscu, żebyś coś być może poczuł, jako postać, domyślił się, że coś tu się może teraz odjewać. Co sprawiało, że tego typu pomoc była bardzo mile widziana. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się też mini-mapki, czyli proste przedstawienie pobliskiego terenu, po którym aktualnie porusza się gracz. Najczęściej miały one formę łańcucha przedstawiającego różne pomieszczenia, jak w przypadku Gates of Dawn, lub przedstawienie okolicznego terenu wokół gracza, czyli tak znamy tą w większości współczesnych gier. Wraz z nadejściem lat 90. i ewolucją w stronę trójwymiarowych przestrzeni, zaczęła rosnąć potrzeba bardziej precyzyjnego wskazywania celów i miejsc do odwiedzenia. Rozwój gier wiązał się z coraz większą ilością treści, co sprawiało, że wytyczanie ścieżki dla graczy stało się coraz bardziej istotniejsze. W odpowiedzi na ten trend gry zaczęły implementować bardziej wyraźne cele, ułatwiając graczom orientację i realizację zadań. Przykładowo w GTA od Rockstar Games pojawiała się malutka, żółta strzałka, zawsze wskazująca cel, ku któremu gracze musieli zmierzać. W grze Driver z 1999 roku gracz nie tylko korzystał z tradycyjnej mapy, ale również z dynamicznej mini-mapy, bieżąco wskazującej kierunek i lokalizację celu. Dodatkowo gra wyświetlała pulsującą strzałkę dokładnie w miejscu aktywacji misji. To wygląda jak jakiś ten YouTube'owy, clickbaitowy ten, miniaturka, nie? YouTubeowa clickbaitowa miniaturka. Wskazowa, wskazywanie strzałką, gdzie jest najważniejsza rzecz na tej miniaturce. Czerwony napis. Jak mapa to nie załatwo. Stary, masz, masz strzałkę, masz mapę, masz jeszcze lusterko wsteczne wszystko widzisz. W Crazy taxi, kolejnie grze z tego okresu, wprowadzono element nawigacyjny w postaci gigantycznej, zielonej strzałki wskazującej kierunek kolejnego celu. Było to proste, ale jednocześnie efektywne narzędzie, które sprawiało, że rozgrywka stała się bardziej dynamiczna i skoncentrowana na szaleńczej jeździe zamiast na szukaniu drogi do celu. No dobra, ale co zrobić, gdy gracz ma kilka aktywnych zadań jednocześnie? W tym kontekście GTA 3 wprowadziła popularny kompas zadań w rogu ekranu, który służy jako minimapa wskazująca kierunki świata, wyświetlające pobliskie punkty orientacyjne, aktywności poboczne i prowadząca do bieżącego celu zadania. Jednak czy nie jest to aby ciut inwazyjne? Gracz od razu wie, gdzie ma iść, więc gdzie w tym jakakolwiek przygoda i wyzwanie? Bethesda od mojego ukochanego... Znaczy w GTA ja potrafię to zrozumieć? Nie? Tak mi się wydaje. Bo GTA to są już czasy współczesne. I mimo, że mamy 2003 rok, GPS -y jako GPS, nie jako telefon, takie osobne urządzenia jako GPS-y, nie wiem, czy, czy mieliście kiedyś w samochodach, może wasi rodzice mieli GPS-y jeszcze, takie osobne palm topy, które były po prostu GPS-em. Ich, ich całą funkcją było to, że to była nawigacja i tyle, nie? I już istniały w tamtych czasach. To był 2000, który rok? GTA 3G 2003, coś takiego, drugi może? Nie pamiętam. Więc to było dla mnie takie ok do zrozumienia. I GPS ci zawsze pokazywał, gdzie masz jechać, nawet jakiegoś samochodem. Tego zdecydowała się na zawarcie wszystkich kluczowych informacji w formie dziennika pisanego przez postać gracza. Każda istotna informacja, ciekawostka, cel czy lokalna plotka zapisywane są jako notatki właśnie w tym dzienniku. Plus jest wielka minimapa. wielka minimapa. Wielka mapa świata, tak chciałem powiedzieć, w Morrowindzie. I ta mapa w Morrowindzie jest jak dla mnie trochę, o, trochę chujowa zawsze była, ale dało się na niej odnaleźć. W teorii taki zabieg zwiększa imersję, ponieważ brak jest rozpraszających elementów na ekranie, a gracz cyklicznie wraca i sprawdza zapisane datki, dowiadując się z kim ma teraz porozmawiać, czy gdzie znajduje się określony budynek. W razie czego zawsze można porozmawiać też z jakimś przechodniem, który opisze nam strukturę miasta i wytłumaczy dalszą drogę. To pozwala na lepsze wczucie się w postać i świat gry. W praktyce jednak jest zawsze inaczej. Wykonywanie kilku zadań jednocześnie staje się znacznie trudniejsze, gdyż nowe notki... Stary, jak masz 300, kurwa, stron twojego żurnala, to weź się w tym ogarnij, weź się w tym odnajdź i tak dalej, nie? To było przytłaczające, pamiętam. Ja jak, jak ja grałem w Morrowinda dawno temu w gimnazjum jeszcze, nie wiem, czy kiedykolwiek szedłem w ten, w ten notatnik, w ten, w ten żurnal w mojej postaci, nie przypominam sobie. Prawdopodobnie grałem z jakąś pomocą z internetu, tak strzelam, ale nie pamiętam już nawet. Na pewno dużo gadałem z kumplem, który też jednocześnie gadał, grał ee, w Morrowinda i graliśmy obaj wtedy w gimnazjum, jak byliśmy, w szkole. O tym gadaliśmy po prostu w szkole. Każdy z nas coś tam robił jakiegoś swojego w grze i na drugi dzień w szkole podczas przerw było oczywiście gadanie o Morrowindzie przysłaniają te wcześniej. Gdzie iść, co zrobić? to prowadziło do przeoczenia kluczowych informacji, a zamykanie dziennika wymagało przeklikania kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu poprzednich stron. W konsekwencji łatwo było przeoczyć ważne zadanie, ponieważ jego ostatni wpis był zbyt głęboko zakopany w dzienniku. Tą problematyczną sytuację twórcy starali się rozwiązać w dodatku Tribunal poprzez prowadzenie, no nie do końca funkcjonalnej listy aktywnych zadań i tematów do rozmów. Mimo tego, opinie na temat tego aspektu są bardzo różne. Dla niektórych osób było to nietypowe i bardziej angażujące w przedstawienie zadań, dając na przykład poszukiwanie skarbów w Telfyr, natomiast dla innych mechanika ta była i nadal jest czynnikiem, który całkowicie zniechęca do wypróbowania gry. No, może poza walką. No dobra. System nietrafiania, niet, nietrafiania w ten, w moby był dziwny, nie? Był przeniesiony tak troszeczkę na hama z DD, gdzie gra była turowa, więc trochę inaczej było, było odczuwanie tego, że nie trafiasz, czy trafiasz przeciwnika. Ale no. E, jeśli chodzi o Morowinda, jeszcze to. I, znaczy, jeśli chodzi o Morowinda i jego ten journal z questami, który nie był do końca journalem z questami, tylko był journalem ogólnym. Dzień taki i taki poznałem matkę. Twojej starej na przykład, nie? I masz matka twojej starej na niebiesko podświetlona, że to jest jakaś ważna postać. To nie był do końca żurnal questów, nie? Mi się dużo bardziej podoba w dzisiejszych czasach, tak jak robi to na przykład, czy Divinity 2, czy jak jeszcze lepiej robi to, jeśli chodzi o żurnal zadań Baldur's Gate 3. Gdzie po prostu każdy, każdy quest rzeczywiście masz podzielony na osobny wpis w dzienniku i jeśli dany quest popchniesz dalej, to pod tym konkretnym wpisem Pojawi się aktualizacja kolejna, że kolejny jakiś tam step zrobiłeś tego questa, nie? Jakiś tam krok. Nie jest napisane, co jest Twoim kolejnym krokiem do końca. Jest napisane, że podobno gdzieś we wrotach Baldura jest ktoś taki, ale gdzie i tak dalej, I nie ma powiedziane. Ty sam znajdziesz albo sam kurwa nie znajdziesz. Więc to od Ciebie zależy. Nie ma takiego prowadzenia za rączkę, ale. Gadałem z kimś tam, kto powiedział, że we Wrotach Baldura znajdę kogoś podobnego. Okej, okay, no to kiedyś jak dojdę do Wrot Baldura, to być może sobie przypomnę o tym, o tym queście, Dobra, faktycznie coś w tym musi być, skoro gracze, w tym ja sam, przez długi czas nie mogli znaleźć naszego celu pierwszego zadania. A wystarczyło po prostu przeczytać instrukcję, porozmawiać z jakąś postacią i czytać dialogi. Ech, co to za wymagania... Znaczy, w Indie też nie pomagało to, że 99% dialogów było w ogóle bez dźwięku, bez, bez głosu i tak dalej. Ja lubiłem jednak ja Lubię jednak słyszeć, jeśli cały, cały dialog, cała rozmowa jest z dźwiękiem. Wtedy dużo łatwiej mi zapamiętać. Ludzie się dzielą trochę na słuchowców i trochę na wzrokowców. Jeśli nie jesteś wzrokowcem i masz przed sobą kurwa ścianę tekstu, to samo przeczytanie jego może coś pierdolca, a jeszcze zapamiętaj, wszystko co ci ten npc powiedział, na, na, napisał, a nie powiedział, no to już jest kolejna sprawa, nie? Więc ja lubiłem mieć jedno i drugie. To dużo, dużo częściej mi w głowie, ten, z, z, zapamiętywałem to dużo bardziej, jak miałem obie, obie formy przekazywania. I dlatego na przykład nie mogę się przekonać też między innymi do... Jak to się nazywa? Poe, ale nie Poe, nie Path of Exile, tylko... Kurwa, jak to się nazywało? Aż muszę włączyć Steama teraz. Pillars of Eternity, o właśnie, Pilarsy. Nie mogłem się też do pilarsów przekonać, no bo w pilarcach, z tego co pamiętam, tylko narrator ma rzeczywiście głos i to chyba rzadko, a większość dialogów jest po prostu do przeczytania, nie? I, i tyle. A ja lubię ten acting głosowy. Aktorstwo głosowe to jest coś, co jak, co jak dla mnie jest czasem ważniejsze niż, niż sama treść. <noise> I na przykład uwielbiam aktorów głosowych w Baldurze, tak znowu wracając do Baldura po raz kolejny, nie? I też uwielbiam narratorkę, uwielbiam. Osoby takie jak Karlach, czy Karlach, gdybym ja czytał tylko to, co mówi Karlach, czy wiedziałbym, jak ona rzeczywiście się wyraża, jak, jak w jej głowie te słowa brzmią, jak w jej ustach te słowa brzmią, wiadomo, że fajnie jest też czasem samemu to in interpretować. Ale gramy w grę. Gramy w grę, nie czytamy książki, nie? więc wydaje mi się, że to jest bardzo subiektywne. Co kto woli, ale strona, w którą poszliśmy z rozwojem tego konkretnego typu rozwoju, rozgrywki i, i prowadzenia dialogów jest lepsza w dzisiejszych czasach. Zagraj ESO, tam wszyscy gadają prawda? I wiem, że w ESO, jest bardzo, ESO jest bardzo chwalone za to, nie? że tam dosłownie każdy jebany tekst jest z dźwiękiem nagranym i to nie przez AI, tak jak na przykład dzisiaj robią mm, Addon nie, Jest Addon Dowowa, który czyta ci wszystkie questy po prostu w głosie danej postaci. Na pewno dlatego w kolejnej grze z serii Elder Scrolls Bethesda postanowiła wysiągnąć pomocną dłoń w stronę graczy. W Oblivionie z 2006 roku twórcy umieścili w dolnej części ekranu kompas, który nie tylko wyświetlał główny cel misji, ale dodatkowo wskazywał pobliskie punkty orientacyjne i co ciekawsze miejsca, jak ruiny czy jaskinia. Był to taki trochę miks podejścia z Morrowinda, gdyż do każdego zadania dalej mieliśmy dziennik z przemyśleniami naszej postaci i wskazówkami odnośnie misji, jednak nie był już to ten sam opis, jaki był wcześniej w Morrowindzie. Nie był tak dokładny. Wskazówka głównego celu misji wyeliminowała potrzebę opisywania dokładnego kierunku geograficznego. Kompasu, niestety, nie dało się wyłączyć bez użycia odpowiednich modyfikacji, stąd zwolennicy starego podejścia musieli się pogodzić z tą nową rzeczywistością. Był to drobny, aczkolwiek istotny. Ale to jest ciekawe. <laughs> Nawet nie spotkałeś Karla w Baldurze, co ty gadasz? Najlepsza postać w grze. Ja uwielbiam Karla, to jest świetna baba. Baba, to nie jest dziewczyna, to nie jest to jest baba. <laughs> Ale uwielbiam ją po prostu. Ale śmiesznie to powiedział, poczekaj, powtórz jeszcze raz. ...musieli się pogodzić z tą nową rzeczywistością. Ludzie, którzy byli fani, fa fanami starego podejścia musieli się pogodzić z nową rzeczywistością. To jest śmieszne, nie? Bo co można powiedzieć, ja już wracam oczywiście troszeczkę do Soulsów i do Elden Ringa. Dzisiaj fani oldschoolowych Dark Soulsów 1, 2 i 3 Mówią, że Elden poszedł w złą stronę bardzo często, nie? I muszą się pogodzić z tym, co jest dzisiaj, nie? To jest to. to. To mnie bardzo bawi, że czasy się zmieniają, stary człowieku. Fani DS2 musieli się pogodzić z tym, że w DS3 na powrót były skuteczne role. Tak, dokładnie tak. Był to drobny, aczkolwiek istotny aspekt. Oblivion bowiem osiągnął ogromny sukces komercyjny, sprzedając się w prawie 10 milionach egzemplarzy. Wprowadził tym samym do świata RPG ogromną liczbę nowych entuzjastów, ucząc ich bezpośredniego podejścia do wykonywania zadań. Niektórzy gra... Ja miałem za sobą kompa kompana Obliviona i jako, że nie szedł mi Oblivion, to gra... właśnie wtedy grałem w Morrowinda. Ja dopiero zagrałem w Morrowinda jak ten, jak wyszedł Oblivion, jak już był na rynku Oblivion. Oblivion wyszedł chyba jak ja byłem... Chyba w szóstej klasie podstawówki. A jak poszedłem do gimnazjum, to właśnie grałem w Morrowind wtedy. W pierwszym akcie? Karlach tak. I Elfka. E, ciemna Elfka też w pierwszym akcie. Dacze dali uważali, że taki stopień automatyzacji zabiera pewien urok w eksploracji, jednak koniec w końcu chodzi o przystępność dla szerszej publiki, co oczywiście wpływa na sprzedaż. Nie dziwi... To jeden do jednego można do LDA odnieść, nie? Że za bardzo to ułatwia grę, ale daje też dostęp do szerszej publiki. Kurwa mać. kropka w kropkę i ten fakt, że twórcy postawili wygodę ponad immersję. Mimo sporego ułatwienia, w niektórych grach mechanika wskaźnika potrafiła być tak absurdalna, że psuła całą zabawę wynikającą z rozgrywki. W Dishonored od Arkane musimy oczyścić swoją dobre imię wcielając się w rolę skrytobójcy korzystającego ze specjalnej mocy pustki. To tak w dużym skrócie. Często infiltrujemy mocno strzeżone budowle, przeciskając się przez trudno dostępne miejsca, aby zlokalizować nasz cel i go wyeliminować. To sprawia, że cały czas jesteśmy w stanie gotowości, a uczucie przebywania w miejscu, w którym nie powinno się być, staje się bardzo realne. A może byłoby realne, gdyby twórcy nie zdecydowali się wskazać bezpośrednio każdego celu? Tak, naprawdę. Nie wiesz, jak znaleźć miejsce przebywania Twojego celu? Proszę: 100 metrów prosto, potem na lewo, a potem na końcu w prawo. Masz jeszcze wskaźnik, co byś za bardzo nie eksplorował na własną rękę. Normalnie, jak nawigacja. Dowiedziałeś się, że twój cel przebywa w łaźni? Proszę, masz dokładne oznaczenie tej łaźni, nawet jeśli nigdy nie byłeś w tym danym miejscu. Podczas rozgrywki cały czas zadawałem sobie to jedno pytanie. Jaki jest cel szukania najlepszej drogi do celu i sposobu na eliminację, skoro gra od razu podaje mi wszystko na talerzu? Ja chyba wiem czemu. Chyba wiem czemu. Jeśli przychodzi o Dishonored na przykład, wydaje mi się, że tutaj eksploracja jest na tyle... swobodna, możesz w tyle... Miejsc się wteleportować, i tak dalej. Chociaż ja w to grałem 10 lat temu, ponad, ale jest na tyle swobodna i na tyle, w tyle miejsc możesz się wiebać, że w tej eksploracji, w tym, w tym szukaniu swojego celu, gdybyś nie miał go zaznaczonego jakoś lepiej, choć wiadomo, że można było to bardziej wskazówkami zrobić, e, takimi jak światło na przykład, <laughs> e, można się tracić, można się zgubić. I nie ma chyba nic bardziej wkurwiającego dla mnie w grze komputerowej. Kiedy szukam celu, szukam przejścia do celu i chodzę w kółko, chodzę ciągle tymi samymi korytarzami, chodzę gdzieś w bok, drugi bok, trzeci bok, wracam się, bo być może ominąłem, jednak nie, nie ominąłem, wracam z powrotem tam skąd zacząłem i chodzę minuta, 5, 10, 20, 30, 40, godzinę w kółko i mówię, ja pierdolę. Jak tego zaraz nie, nie znajdę, zaraz wyłączę grę i koniec. Pierdolę to, odinstalowuję. Nie? Wydaje mi się, że być może, może dlatego nie chcieli za dużo da, dawać graczowi wolnej ręki, żeby się nie zgubił po prostu. Żeby się po prostu kurwa nie zgubił. Ale no, to też mówię, można było to troszeczkę inaczej załatwić, tak jak mówiłem, gra świateł jest dla mnie bardzo ważna, gra dźwiękiem jest dla mnie też bardzo ważna, to są rzeczy, na które każdy z nas, kto ma oczy i uszy, zwraca uwagę. Pytanie, czy byłoby to na tyle mocno widoczne na przykład, nie? Ale tu jest kwestia grafików, no, żeby, żeby jednak nie wskazywać tego bezpośrednio, idealnie miejsca, w które masz przejść, dojść i tak dalej, tylko jednak dać ci jakieś wskazówki, tak cię kopnąć po prostu, takim niewidzialnym, niewidzialnym butem dać ci buta na klatę, na plecy najlepiej, żebyś poszedł do przodu. E, tak jak to właśnie te światła na początku pokazywałem w Lies of Pi czy w Dark Souls. Bo opcjonalne przejście jest ukryte i są ukryte skarby, tak. Znaczy generalnie tak, masz pokazane w tej grze, gdzie jest twoje przejście, gdzie musisz iść, nie? Ale to nie znaczy, że nie możesz gdzieś iść na bok. To jest też ta kwestia, nie? Że, że, że wiesz, gdzie masz iść, wiesz, gdzie musisz iść. Żeby progresować, ale jak pójdziesz sobie w bok, sobie zobaczysz jakieś tam boczny, boczną, boczny korytarz, boczną ścieżkę, nikt ci kurwa krzywdy nie zrobi, chyba że jakiegoś moba ciężkiego trafisz. Jakby do ciebie przyszła e, do firmy, nowa osoba zapytała, gdzie jest toaleta? Poszedłbyś tam i zapalił światło, żeby wskazywało kierunek eksploracji. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dlaczego w grze, gdzie umożliwiamy kilkanaście różnych podejść, bo życie to jest gra? To jedno konkretne. Dajmy graczowi szansę na eksplorację, pozwólmy mu samemu znaleźć dodatkowe sposoby na wyeliminowanie celu. Rozmowa o łaźni jest super, ale po co ten wskaźnik? Podobne trudności napotkała trylogia Hitmana od IO Interactive z 2016 roku, w której to wcielamy się w kultowego zabójcę na zlecenie 47. Podczas eksploracji napotykamy tak zwane możliwości, które po aktywacji prowadzą gracza od początku do końca poprzez sznurek pomniejszych zadań. Gracz nie musi samodzielnie wyłapywać związków i zależności, wystarczy kliknąć F1, śledzenie zadania i koniec. Można wyłączyć myślenie i ślepo podążać za kolejnymi punktami. Od razu dostajemy informację. Znajdź tą postać, oczywiście mam już na niej wskaźnik, przebierz się za tą postać, wykonaj telefon do tej postaci, udaj się na miejsce do tego, nic nie muszę myśleć. Ja nie grałem w te nowe Hitmany, w te 2016 i dalej. Jedyny Hitman, w jakiego ja grałem rzeczywiście trochę więcej, to był Hitman 2 Silent Assassin, bo on był w CD-Action kiedyś, więc był CD-Action, hej, ja zbierałem CD-Action, więc miałem gry CD-Action, grałem dużo w gry CD-Action i pamiętam, że w Hitmanie 2 miałem z kolei bardzo dużo opcji, mimo że to była stara gra, więc też nie mogła być zbyt dobrze rozwinięta, ale na, na, na przejście misji było sporo różnych możliwości. Oczywiście byłem kurwa głupim dzieciakiem, więc mimo że gra nazywa się ma podtytuł Silent Assassin, tak cichy zabójca, to co robił Paweł? Strzelał do wszystkich, kurwa. Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak to wyglądało. Ale mogłeś się przebrać za, nie wiem, chociażby w pierwszej misji, mogłeś się przebrać za pokojówkę, mogłeś się przebrać za. Strażnika jakiegoś i tak dalej. Mogłeś naprawdę wiele rzeczy robić, ale nie było znaczników. Musiałeś wiedzieć, gdzie iść, albo znaleźć to miejsce, po prostu, nie? Rejny morderca, dokładnie tak. Cień, Mansa, dobry, dobry wieczór. Więc no, aż, aż dziwne, że gra, która polega na, na wymyśleniu sposobu, najlepszego sposobu przejścia do danej misji, która jest podzielona na misję, aż tak mocno ci wskazuje bezpośrednio, gdzie iść i co robić. Prawdopodobnie mówię z perspektywy osoby, który, osoby która w ogóle nie grała w te nowe Hitmany. Ale prawdopodobnie jest więcej różnych sposobów na przejście gry, a być może twórcy sugerują ci ten najprostszy, najszybszy, najbardziej bez mózgi na pewno, no bo masz kurwa wszystko pokazane i ten, jak na tacy po prostu. Nie może być ze trudno, bo się jeszcze ktoś zgubi. I to jest to, nie? że idąc, idąc pod publiczkę, nie chcąc zrazić graczy do naszej gry, no, znaczy, do swojej gry, twórcy robią takie bardzo duże skróty, żeby... Żeby, żeby, żeby się nie, nie zrazili gracze, bo kurde, zagrasz sobie, nie wiem, w takiego Elden Ringa i powiesz Kurde, nie mogę się odnaleźć, zabija mnie boss na samym początku, pierdolę to. Ile takich... Boże, zaraz się zrzegam tym monsterem. Ile takich wysrywów słyszeliśmy i czytaliśmy w internecie, że ludzie się gubią w Elden Ringu, że ludzie zostają w od bossa w Elden Ringu i nie chcą grać. I żeby zabić tego bossa, ja chyba muszę sfarmić sobie runy i wchodzę na eBay'a i kupuję runy. <taki> takie przypadki. Autentycznie. Ludzie wbijają maksymalny level, zanim pójdą na jakieś cięższe bossy. Kaman, W jakich my czasach żyjemy, nie? Tylko pytanie, w którym momencie to się też zaczęło? Dlaczego to się zaczęło? A czy domyślam się, czemu to się zaczęło, nie? Że powiedzmy, jakaś gra XYZ miała opinię takiej, że ciężko się w niej odnaleźć. Więc kolejny twórca, inne studio stwierdziło: hej, zróbmy coś podobnego, ale łatwiejsze. Może nasza gra wtedy się lepiej sprzeda. I szliśmy coraz bardziej. W tym gamingu, w ułatwianie, 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 aż w końcu ludzie stwierdzili, kurwa, za dużo tego ułatwiania. I wydaje mi się, że ten renesans, że tak powiem, trudnych gier w dzisiejszych czasach, jest właśnie dlatego, że w końcu kurwa. Po tych wielu latach ciągle ułatwiania, mamy coś takiego jak Dark Souls, mimo że Dark Souls jest już na rynku od ponad 10 lat, ale nagle ludzie odkryli. Po tym, jak Elden Ring wyszedł, to jest gra po prostu, która stała się hitem światowym dosłownie, i ludzie zobaczyli, że ej, te trudne gierki wcale nie są takie złe, nie? nie są takie złe. Im gry są bardziej popularne, tym gorzej, kiedyś to było lepiej. Tylko, że kiedyś. kiedyś... Kiedyś gry nie były najbardziej opłacalną częścią rozrywki. Nie? W tym momencie, z tego co pamiętam, gry robią więcej hajsu niż kino i niż muzyka. Nie wiem, czy nie przypadkiem nie robią więcej hajsu niż oba e, industry, oba biznesy razem wzięte. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że, że coś takiego kiedyś słyszałem. Na pewno robią więcej hajsu gry niż sama muzyka i same filmy. Więc jeśli gdzieś jest kasa. Jeśli gdzieś są pieniądze, jeśli gdzieś da się zarobić, możesz być pewien, że znajdzie się masa ludzi, którzy, które będzie chciało na tym zarobić. Tak działa kurwa kapitalizm. Że jest coś fajnego i zróbmy z tego biznes. Aż kurwa to wszystko nie pójdzie w pizdu całkowicie i być może kiedyś w końcu się zmieni. Albo przyjdzie nowe medium całkowicie, które nie będzie ani filmem, ani muzyką, ani grom, ani nie wiem, fotografią, ani ma 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 malarstwem, ani niczym takim. I znowu powiemy, ej, to jest fajne. I w pewnym momencie po latach znowu przyjdą panowie, kurwa, w garniturach i powiedzą, zróbmy z tego biznes. Gdzie tutaj I wszystko spierdolą. Z, z samodzielnego pokonywania przeszkód, czy tworzenia kreatywnych metod na eliminację. Na szczęście w Dishonored Fitmanie twórcy umożliwili ograniczenie, bądź całkowite wyłączenie wskaźników celów zadań. Każdy może sobie dostosować rozgrywkę tak, jak mu się to podoba, więc jeśli jeszcze nie próbowaliście rozgrywki z wyłączonymi wskazówkami, szczerze polecam. To zupełnie inne doświadczenie. Wiem, co teraz mówicie. Nie zawsze mamy przecież taką możliwość. Wiecie dlaczego? Po prostu niektóre gry rozpadłyby się, gdyby gracze wyłączyli ten system. Projekt świata jest po prostu zbyt uzależniony od widocznych wskaźników. Gra nie działałaby zgodnie z przeznaczeniem. Gracze byliby zagubieni i zdezorientowani, lub utknęliby w limbo rozgrywki. Zamiast zaskoczenia, spotkaliby frustrację. Jest to spory problem otwartych światów, które posiadają coraz to więcej zawartości, którą to twórcy oczywiście chcą nam pokazać. Spróbujcie zagrać z bez magicznego kompasu wskazującego przeciwników, czy nawet jaki typ podziemi mamy przed sobą. Będzie Wam bardzo trudno, bowiem opisy zadań są zaprojektowane w oparciu o ten system. I teraz pytanie: czy umieszczenie do wszystkiego wskaźników na mapie nie prowadzi do efektu odwrotnego niż zamierzali to twórcy? Czy gracz nie wpada wtedy w pułapkę ogromu gry, która zaczyna go przytłaczać? Nie, według mnie, zanim on powie o, o swoje zdanie, według mnie nie. I. Bardzo często się mówi o Skyrimie jako o grze, która w ogóle Cię nie pcha do, do wątku głównego. Mimo tego, że ten wątek główny masz cały czas największymi literami, jakimi się da, zapisany w Twoim żurnalu, w Twoim dzienniczku, w Twojej postaci, większość ludzi praktycznie, może nie powiem, że nigdy nie kończy wątku głównego, ale większość gameplayu, większość godzin w grze spędzasz robiąc jakieś, jakieś poboczne kurwa podziemia, Jakieś poboczne misje i tak dalej. Eksplorują sobie ten świat. I tutaj mi się wydaje bardzo fajnie zrobiona akurat eksploracja świata. Bo o ile pamiętam, mogę się mylić, ale chyba dobrze pamiętam. Dopóki nie będziesz w jakimś konkretnym promieniu od miejsca konkretnego, to to miejsce się nawet nie pojawi na mapie. Nawet jako ten czarny znacznik. Gdzie tu jest? O! To jest jakaś kopalnia na przykład. To ten znacznik by ci się nie, po nie pojawił tutaj na, na, na tym kompasie, dopóki nie jesteś gdzieś tam w jego okolicy, nie. Więc to nie jest tak, że włączasz minimap, a czy wielką mapę i masz wszystkie te znaczniki rozjebane po całym świecie? Tylko po prostu dopiero jak podejdziesz gdzieś bliżej, nie? I on się robi coraz bardziej wyraźny im bliżej tego miejsca jesteś. To było dla mnie przyjemne i nie do końca inwazyjne, w ogóle nie inwazyjne. Czy w Skyrimie jest w ogóle wątek główny, no właśnie? Twórcy? Czy gracz nie wpada wtedy w pułapkę ogromu gry, która zaczyna go przytłaczać? Oczywiście, że wpada. Sam, na własne życzenie, zniszczyłem sobie dodania z kilku gier, licząc w tym naszego wieśka 3. Akurat Wiedźmin. Jestem w tym jedyny. Zamiast cieszyć się. On... Akurat Wiedźmin przytłacza. Wiedźmin przytłacza ilością kurwa tych znaczników. Gdzie jest Skeligę? Oczywiście, że wpada. Sam, na własne życzenie, zniszczyłem sobie dodania z kilku gier, licząc w tym naszego wieśka 3. Nie, nie pokazuje Skeligę. Skaligę było gdzieś po lewej chyba, nie? Wyznaczałem sobie najbardziej optymalną trasę, dzięki której odhaczyłem jak najwięcej znaków zapytania. I to tak przez całą grę czyściłem mapę, zastanawiając się po co, czemu, dlaczego to robią, skoro nie sprawi to frajdy. Przy skaligę trochę zwątpiłem, oh. ale dusza kolekcjonera w końcu wygrała. I tak spędziłem ogrom swojego czasu... Nie, to ja nie, ja na skaligę powiedziałem pierdolę to. Ja na szczęście nie mam w sobie czegoś takiego, że muszę mieć 100% mapy odkryte zazwyczaj w większości gier, więc no to odpada, nie? żeby skaligę zrobić całe. Nigdy nie zrobiłem, nigdy nie zrobię, ale zawsze jak sobie pomyślę, co jakiś czas mam w głowie coś takiego, a przeszedłbym sobie Wiedźmina. Tylko raz przeszedłem Wiedźmina w życiu trójkę, więc przeszedłbym jeszcze raz. Robię ten tutorial, robię ten, ten biały sad, wchodzę do głównego świata, patrzę na mapę i mam takie, ja pierdolę ile tego jest. Nie, nie, chce mi się. I wyłączam, odinstalowuję. Nie wiem, wrócę za rok i powiem znowu to samo, nie? I kontrabanda, tak, jakieś kurwa skrzynka przy tych, przy... ...topielcach, w której masz 3 złota i brudne gacie. I chuj znajdźka oznaczone na mapie, nie? Ja pierdolę. Napywanie łódką od punktu A do B zamiast chłonąć bogaty świat gry. W późniejszym wywiadzie dla IGN twórcy przyznali się, że taka ilość znaczników była błędem. No, bywa i tak. Soren Johnson, designer pracujący nad serią cywilizacji Sid Meiera, powiedział słynne dziś słowa Gracze potrafią wystać całą przyjemność z gry, jeśli tylko się im na to pozwoli. Paradoksalnie, czasami najlepszym sposobem na czerpanie przyjemności z gry jest zignorowanie optymalnej strategii i po prostu zatacenie się w rozgrywce. Można przecież wy- CO? SŁUCHAM? JAK TAK MOŻNA NIE BYĆ OPTYMALNYM? Kurde, to jest w ogóle nie do. Nie, teraz już opluję, nie? Halo, no właśnie, to nie można, tak musi być optymalnie. Kaleczysz tę grę, kurwa, nie grasz optymalnie, ja pierdolę. Optymalnej strategii i po prostu zatacenie się w rozgrywce. Można przecież wykorzystać mechaniki gry przeciwko niej, otrzymując każdorazowo najlepsze wyniki. Ale czy taki min maxing nie bywa męczący? Czy nieperfekcyjne przejście danego etapu, czy misji nie zaczyna w końcu sprawiać dyskomfortu? Podobnie było u mnie w przypadku Skyrima. Znaczy, jeśli chodzi o ten perfekcjonizm, kiedyś o nim gadaliśmy i oglądaliśmy film na temat, na temat perfekcjonizmu w grze. Każdy z nas może mieć to inaczej, całkowicie. Całkowicie inaczej. Jeden będzie miał coś takiego, że chce w Soulsach na przykład wyciucieć każdy jeden punkt dymerzu, jaki się da, więc będzie sprawdzać idealnie wszystkie soft-kapy i hard-kapy, byleby jego broń się najlepiej skalowała. A inny gracz sobie powie, kurde, HP bym chciał więcej. Ja bym chciał więcej HP o te 10. Poproszę 10 HP przy następnym levelu. Dziękuję, panie sprzedawcy leveli. I tyle, nie? Ale z drugiej strony, to też często zależy od typu gry, w jaki grasz. Jeśli jest typ gier, na którym się bardzo chcesz skupić, na przykład. Ja lubię troszeczkę jednak min-maksować sobie w Soulsach. Na niektórych ranach, żeby tam, nie wiem, jak najbardziej optymalnie było. Z tego talizmanu mam łącznie 8% demerzu więcej, a z tego mam 7,5, ale za to mogę dzięki temu założyć coś innego, bo mam lżejszy ekwipunek i tam mi daje kolejne 2%. I to są takie pierdolenie o głupotach, nie? Ale są typy gier, gdzie ja z kolei mam całkowicie zero ochoty się spinać, i taką grą na przykład jest Diablo 4. Szczególnie jak gram Fabułkę, nową klasą, którą poznaję dopiero co, nie? Robię lo losowy build z żółtych yy, skilli. Robię losowy build. Z zielonych skili, z czerwonych skili i z niebieskich skili, bo chcę zobaczyć, jak działa, chcę się pobawić, chcę poklikać przyciski, zanim wejdę na build z neta, jakiś meta build i zacznę nim cisnąć cały endgame, nie? z sardiowali, to już nie, <ścoughs> żeby się zrelaksować i zaczynasz optymalnie sadzić rzeczy i obliczać wszystko. To nie wiem, nie znam tego, nie znam eee, te, 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 tego, tego uczucia, bo ja nigdy w stariowali nie grałem, bo nie lubię Kozigierek. Nie lubię. A inny gracz przy 10 podejściu nie chce mi się idzie na bossa, mimo iż mam 20 level, no właśnie, bo w ogóle nie levelujesz, gracz nie? W pewnym momencie gra zamieniła się w listę zadań do wykonania i to właśnie to prowadzi nas do sedna problemu, dlaczego wskaźniki są przez wielu uwalane za coś niekorzystnego pośpiech. Hmm. Biegając od wskaźnika do wskaźnika, zapominamy o małych elementach, które budują immersję świata. Przegapimy subtelny żart twórców, nawiązania do elementu kultury, lub nie zauważymy bogate historii danej lokacji, skoro tylko to, co nas interesuje, to znaczek na drzwiach. Chris Graft, w swoim artykule dla game Developera napisał: Kiedy gracze używają znaczników zadań, ich oczy są zasłonięte, a ten duży, otwarty świat nagle kurczy się do serii węzłów połączonych prostymi, tunelowymi liniami. I słyszałem właśnie do tego zarzut dość mocny, znaczy co do tego zarzut dość mocny wobec nowej Dragon's Dogma 2, że niby Dragon's Dogma 2 się chwali, że jest otwartym światem, ten świat teoretycznie jest otwarty, ale z drugiej strony idziesz po linii, po, po, po tym, po sznurku, nie? Od punktu do punktu, od punktu do punktu, od punktu do punktu. I tak bardzo często też działają na przykład światy Ubisoftu nowe. Czyli czy mamy te gwiezdne wojny nowe? Czy mamy nowe asasyny, czy mamy nowe Far kraje. Niby to jest bardzo często albo otwarty świat, albo jakiś tam... Temi-otwarty świat, ale i tak chodzimy cały czas po tych samych miejscach. Bo gdzieś mamy jakiś znacznik, idziemy prosto do znacznika. Nie bardzo często dojście do tego znacznika jest dosłownie proste, idziesz w linii prostej, jakieś drzewka mijasz. Czasem jakąś górkę musisz lekko naokoło obejść ale nie ma raczej zbyt wielu hamulców, które by Ci całkowicie nie pozwoliły tam dojść, nie? I, i, i idziesz tą naj, najniższą linią oporu dosłownie i w przenośni. Nie patrząc, co się dzieje gdzieś tam kilometr dalej, bo tam kilometr dalej generalnie to nie ma żadnego znacznika przez całą grę, ale jest to element mapy, więc możemy powiedzieć, że nasza mapa jest duża. I był taki, taki moment w gamingu, nie wiem, czy to dalej istnieje, czy już tego nie mówią twórcy, że nasza gra ma tyle i tyle kilometrów kwadratowych. To był czasem przy niektórych grach, nie przypomnę sobie teraz tytułów, ale to był duży punkt sprzedażowy, że nasza gra to jest pięć Skyrimów i masz takie o kurwa, Skyrim był taki duży, oni zrobili świat wielkości pięciu Skyrimów? Ale to musi być wielkie. Z tym, że kurwa każdy ten świat się i tak składa z tego, że idziesz z punktu do punktu, z punktu do punktu, nie? I tak, aha, no zajebiście. Imagine przejść z Winter Spring do Essili z Buta. I to jest też, też dobrze powiedziane statu, nie? I pewnie potwierdzi to, co ja powiem, bo to chyba każdy gracz Wowa potwierdzi, że dopóki po Starym Świecie, po Starym Świecie Wowa, po a znaczy po tym, po Eastern Kingdoms i po Kalimdorze nie dało się latać i musiałeś wszędzie je jeździć z Buta, znaczy jeździć na Mouncie, jeżdżącym, biegającym albo samemu biegać, ten świat się wydawał ogromny. Żeby właśnie z Winter Spring, z Buta, Dobie, dobiec na sam dół Tanaris to była taki, taki tak, du, pieszo, bez mounta, to był trip na parę godzin. <gryw> tak ze 4 godziny pewnie byś biegł, tak mi się wydaje, bez żadnych, bez żadnych przyspieszaczy A w tym momencie, teraz w ogóle masz mounta latającego 750%, jak się rozpędzisz to 1000% i cały kontynent przelecisz w ciągu Kurwa, 3 minut pewnie, nie? Jak się miało timer, timer add-on do Flight Pafa, co pokazywało czas 15-20 minut z punktu A do B, tak. I wtedy wiedziałeś, że ok, mogę iść się wykąpać na przykład. <grym> Nasza gra, content na 190 godzin, tak jest. Cokolwiek dzieje się poza tymi tunelami, jest ignorowane. Tylko wydarzenia przecinające te linie są doświadczane przez gracza. Sam z reguły nigdy nie korzystam z mechanik szybkiej podróży, a ja zawsze. Jak Red Dead Redemption. Kiedyś Nie grałem w Red Dead. Piękny. Po prostu nie widzę sensu w pośpiechu. Nie zrozumcie mnie źle. Dobrze jest mieć cele, ale typowa dla tytułów AAA potrzeba ciągłego karmienia graczy misjami pobocznymi i minicelami, przedmiotami kolekcjonerskimi, wyzwaniami jest nie tylko męcząca, ale i całkowicie odwraca uwagę od samego świata gry. Ja zawsze używam szybkiej podróży, bo zazwyczaj szybką podróż odblokowujesz między jednym miejscem a drugim miejscem, więc to oznacza, że między nimi i tak już musiałeś w przeszłości sobie podróżować pieszo. Więc jeśli mam po raz kolejny tą samą drogą biec przez 20 minut, żeby tam dojść, no nie klei mi się to, nie? Jeśli jest, o, jeśli jest coś takiego jak fast travel, ja go kurwa użyję. Jak najbardziej, zawsze prawie. Sam doskonale wspominam Red Dead Redemption 2, gdzie nocne spędzanie czasu przy ognisku ze swoim gangiem, wspólne siewanie piosenek i delektowanie się piwem dostarczyły więcej radości niż niejedna pełna akcji misja główna z gęstą ilością skryptów. Rockstar doskonale odnalazł równowagę w stosowaniu swoich znaczników. Na kompasie widzą zarówno główne jak i poboczne misje, jednak podczas eksploracji możemy natrafić na tzw. nieznajomych, którzy otworzą przy nami dodatkowe zadania i historie. A także na specjalne wydarzenia, które napędzają życie stworzone przez deweloperów w świecie. Takie losowe wydarzenia specjalnie mają nazwy bić wcześniej słomianego tunelu. Twórcy chcą, abyśmy chłonęli okoliczny świat, a nie tylko odhaczali kolejne zadania. Oczywiście możemy całkowicie zignorować te przypadkowe wydarzenia, ale wtedy jaki sens ma cała rozgrywka? Random Encountery to jest też coś, co przyszło, tak ma, takie mam wrażenie, z DD. W DD y, u nas tak bardzo często było, że idziecie przez las. Paweł, rzuć kostką i już, już wiesz, co się będzie działo. Jeśli rol będzie wysoki, okaże się, że całą drogę po prostu przyszliście na spokojnie. Jeśli rol będzie niski, okaże się, że po drodze zaatakował Was pierdolony, kamienny troll. I w tym momencie, jako gracz DD, myślisz sobie, kurwa? No, wolałbym chyba tą niższą, niższą yy, wartość rzucić na kostce, żeby przeżyć coś podczas tej podróży, nie? <laughs> to jest ten moment, kiedy chcesz źle rolnąć. Ja tak mam przynajmniej bardzo często, że ja chcę źle rolnąć, żeby jednak ten encounter był jakiś dziwny. No dobra, a jeszcze jedna rzecz. Jeśli on ja mówi o tych random encounterach w grze komputerowej konkretnie, bo mówiąc o DND, no to mówimy o czymś dosłownie czymkolwiek, co ma w głowie dungeon master. To może być spotkanie trola, to może być, nie wiem, złamanie nogi albo zesalanie się w gacie po drodze, nie? Wszystko jest możliwe, to jest DD, to na tym to polega na wyobraźni. W grze komputerowej ilość losowych eventów jest ograniczona. To nie jest AI, który się uczy i na bieżąco wymyśla cokolwiek, co chcesz stworzyć, i w pewnym momencie te random encountery mogą stać się po prostu kurwa powtarzalne i mało randomowe. Nie, nie wiem, jak to jest rozwiązane akurat w tym, w rdr ale wiem, jak to jest rozwiązane, było rozwiązane przy premierze. W cyberpunku. I w cyberpunku też bardzo często nagle coś na mapie ci się pojawiało, że jest jakiś atak jakiś kurwy synów, jakiś wojna gangów się w robi w międzyczasie, w którymś miejscu. I każdy z tych encounterów, niby były jakieś trzy czy cztery różne typy tych encounterów, ale po pewnym czasie miałeś takie, kurwa, znowu tam jest, nie chce mi się już iść. Bo wiedziałeś czego się spodziewać. Wiedziałeś jak to będzie wyglądać, wiedziałeś jaki będzie lód. I idę dalej robić swoje, nie? więc no, nawet bardzo szybko mog mogą być powtarzalne. Dlatego mówię, nie wiem jak to wygląda w rdr ale to brzmi ładnie, bardzo ładnie, że hej, żeby wzbogacić tą eksplorację, będziesz miał randomowe encountery. Ale ile ich jest różnych typów encounterów i kiedy zaczną ci się nudzić? Zignorować te przypadkowe wydarzenia, ale wtedy jaki sens ma cała rozgrywka? No dobra, ponarzekaliśmy, więc może teraz skupimy się na poszukiwaniu jakichś rozwiązań. Oczywiście nie wszędzie jesteśmy w stanie zaproponować coś nowego, a twórcom ryzykownie jest wchodzić w niesprawdzone mechaniki. Dlatego też współczesna branża często opiera się na utartych schematach. W większości przypadków mamy do czynienia z dwiema opcjami. Team wskaźniki i team rób co chcesz. Pierwszą opcją omówiliśmy już wcześniej w materiale, więc teraz koncentrujemy się na tej drugiej. Prowadzenie gracza bez wskaźników eliminuje tradycyjne elementy wskazujące cel czy kierunek. Zamiast tego gra skupia się na subtelnych środkach przekazu, wykorzystując architekturę, dźwięk, interakcje środowiskowe i inne niematerialne elementy do kierowania graczem. W to jest to, co ja lubię. To jest to, co ja lubię, właśnie. W rezultacie doświadczenie staje się bardziej imersyjne, wymagając od gracza aktywnego myślenia i eksploracji. No dobra, ale jak to wygląda w praktyce? Skąd gracz wie, gdzie ma podążać? Podstawą jest określenie głównego kierunku poprzez umieszczenie jakiegoś wyróżniającego się punktu orientacyjnego. W Half-Life 2 mam Cytadelę, w Journey Górę, w Firewatch Dym z Ogniska, a w Wrocławiu Sky Towera. <śmiennie z ogniska> o chuj, ale mnie to rozbawiło. Bo ja zawsze mówiłem, zawsze jak z imprezy na pierdolony wracałem. Ja mieszkałem przez 3 lata pod Sky Towerem. Eee, gdzie my jesteśmy pod tym Sky Towerem? Nie potrafię złapać perspektywy. Ja chyba gdzieś tam mieszkam. Mieszkałem, mieszkałem, tak? Ja nigdy nie widziałem Sky Tower od góry widząc. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Nie, nieistotne, Ja chyba gdzieś tam mieszkałem, tak mi się wydaje, w tę stronę. I zawsze jak najebany wracałem. Ja nie miałem pojęcia jak chodzić po Wrocławiu. Nie miałem zielonego pojęcia jak się po nim poruszać. Najlepiej byłoby wyciągnąć mapę z Google Maps i tak dalej. Ale wiedziałem bardzo dobrze, jak spod Sky Towera dojść do mnie do domu. Bo spod Skytowera już miałem 10 minut pieszo. Nie? Ehm, jest bardzo często jak pijany gdzieś wracałem, to patrzyłem sobie w górę, szukałem Skytowera i myślałem sobie, okej, okay, idę w tamtą stronę, tam jest Skytower, tam pójdę. I jak już będę pod Skytowerem, to będę wiedział, jak dojść do domu. Więc to jest naprawdę, to jest kurwa, to była moja gwiazda polarna, jak, jak mieszkałem w centrum wtedy. <śla> piękne, piękne. Ja tu od razu muszę dać lajka like temu panu. Posiadając taki punkt przykuwający uwagę, jesteśmy w stanie nadać graczowi długofalowy cel i kierunek naszej podróży. Gracz instynktownie będzie poruszał się w kierunku, który wzbudza w nim zainteresowanie, w przeciwieństwie do monotonnej, niekończącej się pustyni. Oczywiście, w trakcie rozgrywki można dodać pomniejsze cele. Na przykład, Naughty Dog w The Last of Us przez całą grę wskazuje ratusz, most czy inny charakterystyczny budynek jako nasz aktualny kierunek tworząc tym samym siatkę pomniejszych punktów orientacyjnych. Oczywiście gry nie składają się tylko z kluczowych punktów orientacyjnych. Mamy pomniejsze, mniej lub bardziej otwarte lokacje, które również wymagają nawigacji. Twórcy zaimplementowali ją za pomocą kilku ciekawych sztuczek. Zachowując odpowiednią kompozycję otoczenia, gracz jasno może zrozumieć, gdzie może, a gdzie nie może się poruszać. Kluczowe jest także wizualne przedstawienie ścieżki dla gracza. Dzięki temu tempo gry zostaje zachowane, a gracz im wie, Dokąd ma zmierzać? Przykładowo w Left 4D. Poczekaj. <laughs> ja bym chciał jeszcze. Dark Souls 3: Faron. Stomp. Płonny. Bagno Farona w Dark Souls 3. Bagno Farona w Dark Souls 3, jeden chyba z najbardziej znienawidzonych zonów, prawda? Myślę, że nie muszę się bać tego e, powiedzieć, bo chyba każdy, kurwa, kto grał w DS3 ma takie coś, ja pierdolę. W momencie, jak dochodzisz do miejsca, gdzie musisz wejść na Bagno Farona i zgasić te ognie albo odpalić te ognie, to masz takie, ja pierdolę, znowu tutaj, nie? E, I bardzo ważną rzeczą do eksploracji tego miejsca, jeśli nie znasz go jak w własnej kieszeni, a nawet ja go nie znam po tych 500 godzinach, jakie w tej grze spędziłem, jest ogień. Po prostu, kurwa, ogień. Który z MP-ów wcześniej mówi, Ci, szukaj ognia, idź w stronę ognia. I po to samo bagno, pierwsze co rób, jeśli nie wiesz, gdzie iść, patrz oczami za ogniem. Jeśli będziesz iść od jednego, jednego miejsca, gdzie jest ogień, spójrz znowu w oku, zobacz, gdzie jest ogień, i idź w kolejne miejsce, gdzie jest ogień. Cały czas szukaj ognia. I to jest taka bardzo logiczna rzecz do zrobienia po prostu w tym miejscu, nie? Zawsze praktycznie jak będziesz w jakimś miejscu na tym bagnie i nie grasz mod moda, który ci pozwala tylko z góry patrzeć, tylko <głos》>, możesz normalnie patrzeć przed siebie, zawsze jakiś fragment ognia zobaczysz i gdzieś, gdzie tam pójdziesz, w końcu trafisz tam, gdzie powinieneś. I to też jest niby gra otoczeniem, gra światłem, ale też jednocześnie bardzo bezpośrednie powiedzenie graczowi, że hej, tu się świeci. Jesteśmy jak takie muchy przy głównie, albo jak ćmy bardziej, jeśli chodzi o światło w sumie. Muchy lecą do gówna, ćmy lecą do światła, ludzie lecą gdziekolwiek, gdzie coś się dzieje. Jeśli masz wielkie kurwa paskudne bagno, zielone obrzydliwe, w twoje oczy co się rzuca? Ogień. Ogień. Więc idziesz sobie tu, później idziesz sobie tu, później idziesz sobie tu i w końcu gdzieś trafisz, tylko on chyba od tyłu patrzę, Więc ty zaczął tam, poszedł tu, później idzie tu i zaraz za nim jest chyba tam wejście. Do pierwszego miejsca, gdzie musi zgasić tudzież zapalić światło. Tak, tak przy okazji, tylko. Zachowane, a gracz mimowolnie wie, dokąd ma zmierzać. Przykładowo, w Left 4 Dead valve umieszcza przeszkody nie tylko jako blokady, ale także jako subtelne nakierowanie. Elementy otoczenia tworzą wtedy niewidzialne korytarze, którymi gracz mimowolnie podąża. Czy to przez wyrwę w płocie, długi korytarz, czy skok przez pękniętą barierkę. Dodatkowo twórcy często bawią się kolorystyką, aby jeszcze bardziej wyróżnić ważne elementy. Agresywna kolorystyka znacznie wyróżnia się na tle ponurej architektury, a jak wiadomo, to co się wyróżnia, przykuwa też uwagę. Tak jak ognie nas na bagnie Farona, nie? Popatrzcie, jak to wygląda tutaj. O, rzeczywiście jest, jest szaro, jest takie typowe metro i tak dalej, wchodzi sobie, ale ta czerwona linia ciągle prowadzi go. Czy to jest zamierzone, czy nie? Raczej kurwa zamierzona. Ale widzisz gdzie iść? I tu się ten, ten kolor idzie w tę stronę. Idziesz za kolorkiem. Widzisz jak ta właśnie mucha do gówna, jak ta ćma do światła idziesz za tym, bo tam coś jest kolorowego. Bardziej wyróżnić ważne. Tu jest w ogóle żółte przy, przy schodach, wylecjant. nie? Znacznie wyróżnia się na telefonurze architek. I widzisz znowu rozświetlony czerwony element. Myślisz sobie wejdę tam. <słuchanie> Niebieskie ławeczki w środku. Wejdę tam. Który? A jak wiadomo, to co się wyróżnia, przykuwa też uwagę. Przykładów takiego zastosowania można by mnożyć i mnożyć. Mirror's Edge z swoją kontra... Akurat Mirror's Edge jest takim bardzo <laughs> edge'owym przykładem, hehe. <laughs>. Takim bardzo na skraju, bym powiedział. Mirror's Edge było jedną z tych gier, która naprawdę tą, tą żółtość <laughs> ścian i miejsc, gdzie masz iść, wzięła na poziom najwyższy chyba, najbardziej bezpośredni jaki się dało. I po prostu zawsze miejsce, w które masz iść jest kurwa żółto-pomarańczowe gdzieś tam, nie? jedne rzuca się w oczy, nie przegapisz tego po prostu. Trastową kolorystyką, dzięki której mamy jasno pokazaną trasę i interaktywne elementy. W dwójce, niestety, mamy już wskaźniki. Brązowe linie Farka i 3, które pokazują nam miejsce wspinaczki, czy potrafiąca zapaść się tylko białych krawędzi Lara Croft. Oświetlenie, jako punkt orientacyjny, również jest skutecznym narzędziem. Mając ciemny korytarz ze światełkiem na jego końcu, oczywistym jest, że będziemy, jak ćmy, lecieć do światła. Valve to często jako dodatkową formę zwrócenia uwagi na istotne elementy. W tym przypadku mamy schron ocalałych, który jest kluczowym, ostatnim elementem w każdej misji. No i dalej, co jeszcze przykuwa naszą uwagę? Mianowicie ruch. W statycznym środowisku każdy poruszający się element wyraźnie wybija się na tle reszty, wzbudzając nasze zainteresowanie. Doskonale widać to w journey, które prowadzi nas przez pustynię właśnie za pomocą wirujących w powietrzu elementów. Będąc już w ich pobliżu, możemy dostrzec kolejny punkt zainteresowania. W ten sposób gracz ma zawsze coś ciekawego w naszym wzroku, co powinno go zachęcić do udania się w tamtym kierunku. Nie wiem, jak idę z pracy na japoński, ale ty nie jesteś w grze komputerowej, nie? I nie jesteś w grze komputerowej. Mijam taki wielki, wielki sklep ze słodyczami z nazwą typu Candy World. Czy kichuj, jest mega kolorowo, oczojebnie i co? I w życiu tam nie wejdę, w fuj słodycze. A z kolei jak ja mijam dział żelków w Action, to nie mogę tam się nie zatrzymać. I zawsze wychodzę z kilogramem żelków z Action. Dźwięk i praca kamery to niestety często pomijane, ale bardzo istotne element. Mówiłem kadrowanie, jakieś podmuchy wiatru i tak dalej, to jest... Wszystkim tym da się grać. Da się grać w tym idealnie po prostu, tylko musisz wiedzieć, że chcesz to zrobić. Musisz wiedzieć, jak to zaprojektować. To musi być naprawdę przemyślany projekt, zamiast, zamiast po prostu ach, chuj, tam damy strzałkę na samym środku i niech sobie idzie, nie. Albo strzałkę, która ci wskazuje po prostu, albo jeszcze lepiej: Udawajmy, że twoja postać ma super moce i zrobimy ci kurwa szósty zmysł, gdzie klikasz przycisk, skanuje Ci otoczenie i pokazuje wirtualną strzałkę, która wskazuje Ci przejście dalej. Ty w kierowaniu uwagi gracza. Odległe krzyki czy szmer dochodzący z zauchronnych drzwi są doskonałym sposobem na wzbudzenie ciekawości i zachęcenie gracza do sprawdzenia, co kryje się za danym dźwiękiem. W oryginalnym God of War twórcy wykorzystują pracę kamery do oddania skali danej lokacji i sugerowania dalszego kierunku. Taka nagła zmiana kąta kamery bywała dezorientująca, dlatego dziś widzimy bardziej delikatne zmiany i płynne przejścia kamer. Przykładowo po cutscence kamera może być skierowana w stronę drzwi lub innego ważnego punktu orientacyjnego, co pomagało utrzymać płynność przejścia między sekwencją fabularną a kontrolowaniem postaci. W God of War kamera pełniła jeszcze funkcję gameplayową, gdyż twórcy uwielbiali chować po kątach skrzynki z orbami. Kto ich szukał, ten wie. Podczas oglądania tego odcinka na pewno ktoś zadał sobie pytanie: No dobra, ale jak twórcy radzą sobie z nawigacją w grach z otwartym światem, gdzie możliwości eksploracji są ogromne? I to jest świetne pytanie, bowiem wcześniej wspomniane gry oferowały mniej lub bardziej otwarte lokacje, ale były one zazwyczaj osadzone w liniowej konstrukcji. Jak zatem twórcy przekształcili nawigację w świecie pełnym aktywności? Nieoczywistym rozwiązaniem jest zastosowanie poziomów trudności, czego przykładem są znane i lubiane gry z serii Dark Souls. Gry te nie blokują... Akurat tak, Sousy nie powiedziałbym, nie? Sousy to są takie miejsca, gdzie... A przynajmniej jedynka może tak. Jedynka jest dobrym pomysłem, nie? Jedynka to jest ten przykład, o którym ja zawsze mówię. Wychodzisz z, w, a, z, a, z azylu, trafiasz kurwa na cmentarz, dostajesz wpierdol od szkieletów, myślisz sobie... No dobra, to chyba nie tędy, nie? To może jakieś inne miejsce znajdę. I to jest fajne. Ja to lubiłem zawsze. I to też w tym momencie zawsze przytaczam też temat WoWa, oczywiście WoWa klasika konkretnie. W tym momencie w WoWie wszystkie zony się skalują i masz tak, że czy masz 10 level, czy 37, chuj tam, mob też ma taki sam level jak ty. Ale kiedyś, i ten przykład mój, moją pierwszą postacią jak grałem undeadem, nieumarłym rogalem, zone undeadów, nieumarłych, graniczy między innymi z Eastern Playlands sami, tak Eastern czy Western, z którymi z Playlandsów nie pamiętam teraz, który jest, nie pewnie, 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 Western, Western, bo jest na zachodzie bardziej. I zone początkowy undeadów to jest zone na level około od 1 do 15. Z kolei Western Playlands to jest zone na około 50 plus level, nie? Zajebał go niedźwiedź, nie niedźwiedź. Pierdolony ee, bat. Nie topesz, nie topesz. Wielki kurwa, nie topesz. <laughs> Też na nie, ale nie dźwięć, tylko nietoperz. Zajebał mnie wielki nietoperz. Ja tam sobie chodziłem po prostu na ślepo. I tak sobie chodziłem, eksplorowałem, ten świat było fajnie, czułem się jak taki... Pieprzony casual, było świetnie. Bycie casualem w WoWie jest najlepszym, co mnie spotkało, kurwa, w tamtych latach. Jeśli chodzi o tą grę. Zamiast zamieniać ją w, w kolejne Excel e i maksyma maksymalizowanie DPS-u. Zajebał mnie nietoperz, bo stwierdziłem, że a pójdę tam, zobaczę, nie? Te zony są koło siebie, pójdę zobaczyć. Nagle zobaczyłem moba, który zamiast swojego levela wpisanego w tym kółeczku miał po prostu czachę. <noise> Więc podszedł i mnie zajebał. I wiedziałem od wtedy, że w to miejsce nie mam iść. To nie jest miejsce dla mnie. Tutaj może kiedyś wrócę, ale teraz, nichuja, nie ma opcji, nie? I to było dla mnie świetne. Idealne po prostu. I podobnie jest na przykład w Eldanie. Na Margita możesz trafić bardzo szybko, ale ilu z nas graczy, czy z jakimś tam wcześniejszym doświadczeniem w Soulsach, czy może bez tego doświadczenia w Soulsach, jak bez to już w ogóle, ma szansę z Margitem, będąc na drugim levelu, nie? czy tam wbijając trzy levele po tym, jak spotkałeś już Melinę przy tym ognisku, nie? Mając trzy levele wyżej niż, niż jakiś tam początkowy, ciągle mając broń plus zero i tak dalej, no pewnie ten Margit ci skopie pizdę i to porządnie, i to wielokrotnie, nie? I, I w tym momencie masz takie, ty... W sumie ten zone jest duży, to jest gra otwarta, Polatam, pobiegam, zobaczę co jest jeszcze innego, nie? I można tak zrobić. I tak się powinno robić. A nie szukać w internecie HOW TO KILL MARGIT EASY CHEESE BUILD Blokują w żaden sposób postępu gracza, pozwalając mu od samego początku udać się w dowolne miejsce. Jednak istnieje pewne ale. Po drodze możesz i na pewno dostaniesz strogi łomot, bowiem twoje statystyki, jak i ekwipunek, nie są w stanie uporać się ze spotkanymi przeciwnikami. Oczywiście możesz na upartego próbować przebić się przez daną lokację, ale większość graczy, widząc, że sobie nie radzi, poszuka jakiejś alternatywnej ścieżki lub zrozumie, że to jeszcze nie jest etap dla nich. Większość graczy, ale niektórzy ci debile najgorsi, powiedzą Kurwa, trudna ta gra, to ja nie chcę. I <laughs> nawet do Margita nie dojdą, tylko zajebie ich ryte też na koniu na początku i powiedzą, nie, ta gra jest za trudna, pierdolę to. Warto wspomnieć też o Ghost of Tsushima. Który w kontekście nawigacji wprowadził coś wyjątkowego. Pomimo posiadania wskaźników do głównych celów, gra wprowadziła innowacyjny sposób kierowania gracza za pomocą podmuchu wiatru. Gracz mógł poruszyć padem, co skutkowało przywołaniem wiatru wskazującego kierunek aktualnie wybranego zadania. Czyli. Nie grałem w Climate, pierwszy raz o tym słyszę, ale to brzmi troszeczkę jak połączenie właśnie takiego imersywnego poruszania się po świecie, wskazywania yy, miejsca. Ale to brzmi też trochę jak wiedźmińskie zmysły i super wzrok z Cyberpunk'a, i jakieś skanowanie ze Stellar Blade'a i tak dalej, Tylko, że nie jest aż tak mocno inwazyjne. Nie ma czegoś takiego, że nagle cały świat ci miga, robi się jakieś czarno-białe, jak w Wiedźminie, w Wiedźmińskich Wysłach, albo jakieś elektroniczne się robi, jak w Cyberpunku, czy właśnie w Stellar Blade'zie. Tylko klikasz przycisk, i on nie zmienia ci świata całego, tylko nagle wieje wiatr i wiesz gdzie iść. To brzmi już troszeczkę. Mniej, mniej inwazyjnie. Imersyjna strzałka, coś takiego, no, coś takiego. Coś, co nie burzy ci po prostu całego... całej budowy świata od razu, nie? Ale jakbyś cały czas spamował ten przycisk, pewnie by się znudziło w końcu. Było to niecodzienne, ale na pewno bardzo nietypowe zastosowanie kompasu, że tak powiem. Współczesne gry mogą czasami dać się po O w interfejsu, wypełniając ekran... To jest Suicide skład, nie? <grych> Znaczy generalnie tak, jeśli chodzi o skład i to jak wygląda interfejs, czekajcie, ja się schowam, żebyście widzieli cały interfejs przez chwilę chociaż, proszę bardzo. Wszędzie w każdym kurwa rogu, w, każdej, w każdym miejscu na tym, na, tym, na tym ekranie jest jakaś część interfejsu, nie. Nawet jak Ci się wydaje, że ej, na środku nie ma nie, tam jest kurwa wskaźnik zielony, tam pewnie quest jest do zrobienia. Wszędzie są, są, są jakieś wskaźniki, jakieś elementy interfejsu. I podobnie ma Ewał, niestety. Ale no, Ewał to zobaczymy w przyszłości. Dziesiątkami zmiennych do śledzenia. Tworzy to wielowarstwową połokę między graczem a samą grą i chociaż niektóre z tych dodatków można wyłączyć, nadal może nam się wydawać to nieco sztuczne. Ty, a moje pytanko, na chuj ten niebieski kurwa, nie wiem, e, he, te he, heksagony kurwa niebieskie po bokach, po, po co to? Poczekaj, ja zrobię screenshota, tutaj ładnie, włączymy Paint'a, kleimy to i wypierdolmy wszystko, co zawiera jakiś element interfejsu. Tu cały bok idzie w pizdu, tutaj to idzie w pizdu, to idzie w pizdu, to idzie w pizdu, to idzie w pizdu. I tyle, taki, taki zakres widzenia nam zostaje. To bym w ogóle też wyjebał z tym niebieskim głupnem, bo to też... Tu je, widok, nie? I mamy tyle grania. Tyle rzeczywistej gry widzimy poza interfejsem. Świetne, piękne. Low shield, tarcza mu spada. Okej, okay, okej. Okay. Jak przytrzymasz ja wiem, ja wiem, że z altem. Z Altem może z Shiftem jeszcze chyba i coś tam, coś tam. Albo można zrobić jeszcze w ogóle tak o, nie, że siup. A wy nie widzicie, jak ja zaznaczam po prostu. Yy, Windows Shift S. Windows Shift S. I wtedy po prostu mogę sobie oznaczyć jakiś znaczek, o to sobie skopiuję, siu, Proszę. Proś. Więc, tego interfejsu jest tu za dużo, ale to nie jest film o interfejsach, tylko o nazywaniu miejsc, gdzie masz iść. Chociaż niektóre z tych dodatków można wyłączyć, nadal może nam się wydawać to nieco sztuczne. Możliwe, że czas zastanowić się nad tym, jak możemy odzyskać równowagę pomiędzy realizacją zadań a czerpaniem radości z drobnych dali gry. Być może warto przywrócić graczom radość z odkrywania, zatrzymać się na chwilę, by podziwiać zachody słońca, rozpalać ogniska i zagłębiać się w subtelności, które sprawiają, że świat gry staje się naprawdę fascynujący. Bo przecież to właśnie te drobne momenty kształtują nasze wspomnienia z gier, a nie tylko kolejne odhaczanie zadań. Macie jakieś inne przykłady ciekawych mechanik nawigacyjnych? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Tymczasem mówię do Was Sebastian, cześć i do usłyszenia w następnym materiale. See ya. Dzięki Sebastian, zajebiste, wydaje mi się, że dobrze, dobrze, dobrze wyczerpał temat. To co ja mówiłem na samym początku o tym świetle i tak dalej, on to poruszył dopiero gdzieś tam w końcówce swojej, ale poruszył jak najbardziej, więc ja wydaje mi się, że ten dla mnie najważniejszy element został spełniony i powiedziane, powiedziane o nim zostało. Mm, tylko mam problem z tym, jak to jest pokazywane dzisiaj. Jakie są oczekiwania graczy dzisiaj względem gier i jak duże jest zainteresowanie grami dobrze oznaczającymi... Miejsca, gdzie masz iść, a jak duże jest zainteresowanie grami, gdzie to nie jest oznaczone, nie? To mnie zastanawia. Tu by trzeba było jakieś badania poprowadzić, jakieś dosłownie statystyki. Jeśli chcesz zrobić grę, która się i sprzeda, i będzie też przy okazji dobra, to wiedzieć dokładnie, jaki jest Twój target, do kogo chcesz trafić i czy chcesz trafić do tego targetu, który sobie wybrałeś rzeczywiście, czy lepiej go poszerzyć, czy może go zmienić całkowicie na tych ludzi, którzy powiedzmy zamiast open worldów, które są całkowicie niejasne i są chujowe, jak Elden, i gdzieś ciągle gubisz. Wolą jednak gry tak jak Mirror's Edge, gdzie jest wszystko żółte, czerwone, zielone i niebieskie. I dosłownie wiesz, gdzie, gdzie masz zawsze iść, nie? W którym miejscu jest, jest ta największa grupa graczy? Bo wydaje mi się, że my, jako gracze, też nie można powiedzieć, że nie ewoluujemy, nie? Nie, nie mówi to o ewolucji kurwa typu z Australopitka na, na Neandertalczyka, czy tam w drugą stronę. Nie pamiętam, jaka była prawdziwa kolejność. Nie ja ciągle jestem Baną Małpą. Eee, w... My, jako gracze, ewoluujemy w taki sposób, że zmieniamy się. To, co my chcieliśmy 20 lat temu, już nie jest tym samym, co chcemy dzisiaj. Nasze wymagania nie tyle rosną, co się zmieniają. I tyle, i to jest normalne. Ludzie po prostu zmieniają. Grupy jakiekolwiek ludzkie się zmieniają. I tak jak, nie wiem, 20 lat temu, przepraszam, 100 lat temu mieliśmy filmy nieme. I ktoś by powiedział, chcę kolejny film Niemy z napisami. To dzisiaj już tak niewiele osób powie, nie. Oczywiście to jest taki bardzo skrajny przykład, yy, ale wiecie o czym ja mówię, nie? Kiedyś gracze grali Orfan dla imersji, dla zabawy. Dzisiaj gracze lubią optymalizować grę. Wydaje mi się, w przynajmniej z tej bańki, w której ja istnieję w internecie i sobie czytam i patrzę, co się dzieje. Ta młodsza grupa graczy, mówiąc młodsza, mam na myśli od zera do 30, powiedzmy, lubi optymalizować gry. A dopiero po trzydziestce ludzie zaczynają grać w gry casualowo, chillowo, całkowicie mając wyjebane. Oczywiście są jednostki, które się wybijają, poza te wszystkie schematy, jak najbardziej, to nie jest tak, że powyżej 30 dopiero możesz mieć kurwa, jakąkolwiek przyjemność zgrania w fabułkę, a niekoniecznie grając w CS-a o ten, o Globala, ale ogólne ramy wydaje mi się, że są mniej więcej takie, plus minus. Oczywiście tego nie mam popartego żadnymi badaniami ani niczym. Tylko z dupy to wszystko wyciągam, ale tak ja to widzę przynajmniej. Gdzie chcesz trafić jako, jako twórca gry? Którą grupę? Kurwa jest 20. A tryb dnia i nocy? W nocy można łatwiej rozświetlić rzeczy, nie? Niektóre gry nie mają trybu dnia i nocy, tylko po prostu mają zaprogramowane, że dany zone, dany level, dany poziom, dana mapka zawsze jest w nocy i w tym momencie na przykład możesz dużo lepiej światłem podziałać, żeby były jakieś specjalne, nie wiem, lampy na ulicy, które w jakiś sposób po prostu świecą. Są zwykłymi lampami, ale przy okazji są ustawione tak, żeby ci pokazywały drogę, w którą stronę, drogę, stronę, w którą masz iść, o w ten sposób, nie? Fajne. Podsyłam wam linka i dam chyba suba nawet, bo fajne. Podobało mi się, chcę więcej takich materiałów. On jest przed 7 miesięcy, więc trochę już czasu minęło.